Już? Nie, jeszcze. No, tutaj są mniejsze hasze niż w poprzedniej miejscówce, więc jest dobrze, tutaj nie ma takiej dżungli. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Radomsku. No. A Konrad sobie idzie ściekami. O. Powinieneś się czołgać dla lepszego efektu. Dobra, wiem, że rowy melioracyjne. Okej. Dobra, idziemy. Chodź, chodź. Ała! A mnie coś pokuło. Ej, już czuję ten smród. Czemu mi nie mówił, że tu nie jest takie trwałe? Nie nagrywaj. Kolejny opuszczony budynek. Oła, no coś mi uchylało. Tutaj nic nie ma. Całe jest zabite deskami, okna. Tu mamy nawet jakiś piecyk kaflowy. Wygląda na to, że tutaj akurat był jakiś taki salon. Od tej było przejście. I nic poza tym. No i tutaj jest to przejście właśnie. O, proszę, jaki ładny sufit. Totalna ciemnota, a nawet nie jesteśmy w piwnicy. Jest tam coś pod schodami? Tak, piwnica. Serio? No, serio. Ja nie wiedziałem, że tutaj są piwnice. Też nie wiedziałem. Czekaj, czekaj. Tutaj nie ma piwnicy. A co to jest? No zobacz sobie, że to jest tylko takie... Tutaj... Takie było składowisko tych wszystkich... Ała! Potraw i przypraw. No, nie ma tej piwnicy. Jeszcze się trzymała balustrada niedawno. Dobra. No wchodź. Robisz trochę jaśniej. Ale wciąż to samo. Ej. O kurde, patrz na podłogę. No, widzę. Kurza stópka. Dobra, tutaj już po tej podłodze muszę uważać, bo to zaraz się wszystko zawali, cholera, na dół. I znowu, no właśnie, i znowu piec kaflowy. I co tutaj mamy? Kartkę na jedzenie? Nie, krzyżówkę. A, krzyżówka. A tu nic specjalnego. Stoliczek. O, dobra. To może tu. O, a tutaj okienko. I tyle. To tutaj jakieś drzwi były do tego saloniku. O kurczę. Kolejne pomieszczenie. O, widzisz? Myśmy przeoczyli. Przebudowane. Cały czas zamurowane są przejścia.
No faktycznie. I tutaj już jest kompletna ciemnota. Już też się sobie sypie. O, dobra. Ło, ej, widziałeś jak ten? I to nawet ostro jest zagięty. Tam na górze już trzeba uważać. Jak mam tutaj przejść niby? Dobra. Trzymaj tą latarkę. Latarkę trzymaj. O, trzymam. No i co tu mamy ciekawego? Ło! Uważaj. To już nie jest zbytnio bezpieczne miejsce. Cała podłoga się osunęła na dół. Trzeba potem zejść do tego pomieszczenia i to od dołu nakręcić. Tylko które to jest pomieszczenie? To jest jakoś na samym. Gdybym ja takie rzeczy wiedział, to bym sobie inaczej życie ułożył. Tutaj były chyba mieszkania. Też mi się tak wydaje. Widzisz, tutaj ta szyba. Wygląda na to, że tutaj były drzwi. No widzisz? Numer 5. Daleko nie trzeba było szukać. Czyli to jest kolejna kamienica, na którą trafiliśmy w Radomsku. I to nawet przypadkowo. Ale ładnie się ta podłoga zawala. Masz. Proszę. Dobra, no, bierz, okej. Dobra, już, przejmuję. O, dobra, jesteśmy. O i patrzcie, jaki piękny grzybek. Tu i tu. O. Ostro, ostro. I tutaj wspomniany macie numer 5 mieszkanka. Budynek bardzo fajny, tylko że już wyszperany do końca. No, dokładnie. Nic tutaj już nie ma. Ej, widocznie się coś paliło. Aha. Całe przykopcone. Nawet został taki lekki swąd tej spalenizny. Właśnie, piecyk następny. Futryna jaka solidna. O, patrzcie na to. Widzicie? Jak się łatwo kruszy? A, widzicie? To jest pianka, która jest czarna. Ewidentny pożar tutaj był. A Konrad wyczynia akrobację. Masz tam coś zawalonego, widzę. Zniknął. Mówiłem zawalonego, nie zabawnego. No, coś czuję, że to glebnie, tak? Spalone wszystko. Nie idziesz na górę? Nie, ten dach jest bardzo niesolidny. No, ja mogę jednak wlać twoje wyczyny. Dobra. Nie żartuję. Nie chcę się zabijać jeszcze. Okienko. No faktycznie, zapomniałem o nim. Musimy też nagrać, ale nie wiem co tam było. Panienka z okienka. Ojku. No. I tyle z tego budynku. No i idziemy teraz. Panoramę pokazałeś? Pokazałem całą panoramę. O, pienek nie. Wykryła twarz.
Może powinniśmy... uciekać? Nie, jak tu duchów czy coś tam. O, no spoko, mi pasuje. Łowcy duchów, kolejny odcinek. Już mamy kurzą stopkę. Kurza stopka to było związane z Baba Jagą. No widzicie, już mamy jakieś... Uważaj, kolego. Już mamy jakieś seanse okultystyczne. Cały jest gros praktycznie, jest poza tym. Teraz trzeba ten... No i teraz idziemy do budynku obok. Nie, czekaj, jeszcze to zawalone ci już. Aha, ale w której to części? Ty. No, właśnie. Ty, ej nie, czekaj. Zabudowane to jest. No, tutaj jest zabudowane, w tym miejscu. Ale jajca, no. To co, Konrad? Chcesz tam może skoczyć z pierwszego piętra na dół? A chcesz po czym wracać? Nie gwarantuję ci, że to będzie jeszcze stało. No to trudno, damy radę. No wchodź tam. Trzymaj. Zobaczyliśmy chyba właścicieli tego budynku. Musimy się ukrywać pod schodami tutaj właśnie. To co widzieliście wcześniej. I nie świeć tą latarką, wskaź ją. Moim zdaniem może to być jacyś... To się budki są. No może jacyś zwiedzający, ale nie mamy pewności. Nie świeć na górę, bo będzie widać przez te schody. Proszę? Aha. Prywatny to jest? Myśleliśmy, że to już jest kompletnie opuszczone. Bo tam jest rozwalone, no i tak myśleliśmy. Opuszczaj ten teren. Dobrze, to już idziemy. Skoro tak, to przepraszamy. O kurde. No a tamten budyneczek? Tam nic nie ma, ty. To jest pojedynczy budynek. Tam jest jedno tylko wejście, jedno okno i tyle. No to faktycznie kogoś widziałeś. Miałeś rację. Wyjątkowo ci przyznaję. Dobra. Idź, idź, idź. Urban Explorer złapani. Zostawiamy Urban Era. O kurczę. Nie udało nam się.